Chciałbym dzisiaj czytać słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i będę czytał od 14 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan swych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy i że żniesz, gdzieś nie siał i że zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się, tedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. I odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do tego miejsca chciałbym się dzielić tą dość znaną przypowieścią czy podobieństwem. Ale chciałbym, żebyśmy spoglądali na kontekst tej przypowieści. Tak jak mówiłem, to przeczytałem z 25 rozdziału, ale gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Mateusza, na rozdział 24, 25, to możemy zobaczyć tam taki cykl, który Pan Jezus miał, cykl rozmowy z uczniami, który miał jakiś tu początek, ale miał też potem jakiś finał. I ta przypowieść jest jakby takim elementem składowym tej rozmowy Pana Jezusa z uczniami. Dlatego jest tak bardzo ważnym, aby ją rozpatrzyć w kontekście całego przemówienia Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzmy tak bardzo krótko na to, od czego się zaczęła ta historia. 24 rozdział, 3 werset, brzmi tak. A gdy siedział na górze Pan Jezus Chrystus, gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Zawsze, gdy to czytam, to przenoszę się 2000 lat, czyli do naszych czasów, do dzisiejszych czasów. Jest to jedno z najczęstszych pytań. Powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Przyznam się, że czasami jestem już tym zmęczony, tymi pytaniami, tymi wszystkimi teoriami, doktrynami, które tak mówią, troszkę inaczej, jeszcze inaczej. Premilenializm, amilenializm, postmilenializm, przeróżne są te poglądy i każdy broni tak bardzo mocno swojego. Ci uczniowie 2000 lat temu niczym się od nas tu nie różnili. Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Ja mam tą
świadomość, i to podkreślam, że od momentu w niebo wstąpienia Pana Jezusa Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych, czyli żyjemy w tych czasach, które zakończą się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I to, co ludzi zawsze tak najbardziej ciekawi, to kiedy i jakie będą znaki. Gdy czytamy ten 24 rozdział, to każdy go czyta tak najbardziej, co go tam interesuje, i czyta o tych kataklizmach, o tych wszystkich rzeczach, które są. I bardzo często, kiedy skupiamy się na kataklizmach, ci, którzy lubią oglądać wiadomości, w szczególności tu sensacyjne, to tak bardzo lubią przykładać sobie to, co się teraz dzieje. O, to jest tu, piąty wiersz, czwarty wiersz i tak dalej. Jak bardzo często nasze myśli są na tym skupione. I tak jak już to powiedziałem, powiem to jeszcze raz. My niczym się nie różnimy od tamtych uczniów, albo inaczej. Tamci uczniowie niczym się nie różnią od nas dzisiaj. Człowiek ma to w sobie, że chciałby wiedzieć. Chciałby wiedzieć kiedy, chciałby wiedzieć jak. To pragnienie poznania przyszłości w każdym z nas z mniejszą czy większą siłą drzemie. A spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa. Spójrzmy na kilka myśli, które Pan Jezus przekazał, odpowiadając uczniom na to pytanie. Spójrzmy na pierwszą rzecz, którą Pan Jezus im powiedział, to jest wiersz 4 i 5. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Spójrzmy, od czego Pan Jezus zaczął. On zaczął od tego, abyśmy baczyli, aby ci uczniowie, abyśmy my dzisiaj baczyli, aby was kto nie zwiódł. Powstaną bowiem fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze i tak dalej. To było pierwsze zdanie, które Pan Jezus dał w odpowiedzi na pytanie uczniów. On im tu nie powiedział, że za 1000 lat, czy za 2000 lat, ale on mówi tak: baczcie, uważajcie, żeby was kto nie zwiódł. A tym samym mówi: patrzcie na swoje duchowe życie, patrzcie na to, co robicie, a nie koncentrujcie się na tym, co ma nastąpić. W wierszu 11 i 12 tego 24 rozdziału, ja tak chcę kilka tu wersetów jakby wyjąć, chociaż one są w kontekście. Wiersz 11 i 12 mówi tak: i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Znowu, na co Pan Jezus zwraca uwagę? A ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. On pokazuje na mój stan duchowy, na twój stan duchowy, żebyśmy pilnowali siebie, aby nasza miłość nie oziębła, aby w pogoni za tymi różnymi sensacyjnymi informacjami, próbami ich interpretacji, wtłaczania proroc do tego, co się dzieje, aby nasza miłość do Chrystusa, aby nasza służba Chrystusowi nie osłabła. Wiersz 23, 24 mówią tak: gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. I znowu Pan Jezus ostrzega: uważajcie, nie słuchajcie każdego głosu. My dzisiaj, tak jak już to wielokrotnie też z tego miejsca podkreślam, żyjemy w wieku informacji. W wieku, nawet bym powiedział, nadmiaru informacji. I tych informacji jest bardzo dużo. One się bardzo szybko zmieniają. My bardzo często żyjemy chwilą, bo dzisiaj jest ta informacja, jutro już jest zupełnie inna. I tu Pan Jezus też ostrzega. Powstaną ci, którzy mówią: tu jest Chrystus, czy tam jest Chrystus. Nawet tak tu czytamy, że będą czynić wielkie znaki i cuda. A pod koniec tej pierwszej części swojego przemówienia, tak mówi Pan Jezus, werset 42, przeczytam i 44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlaczego, i wiersz 44, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. A więc znowu Pan Jezus mówi o tym, aby czuwać. Napomina mnie, ciebie, nas do czujności. Owszem, tu Pan Jezus przedstawia
pewne wydarzenia, które będą miały miejsce, pewien proroczy wgląd w to, co będzie, ale na co Pan Jezus kładzie nacisk, to jest tak, czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A więc my tego dnia nie znamy, nikt go nie zna. W wierszu 44, żeśmy czytali, że przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Tak więc, gdy czytamy to prorocze przesłanie Pana Jezusa odnośnie przyszłości, to musimy patrzeć, na co przede wszystkim Pan Jezus zwraca naszą uwagę. W tym swoim przemówieniu również Pan Jezus nawiązywał do obrazów ze Starego Testamentu, bo mówi tak, jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. A więc również nawiązywał do Starego Testamentu. Ale Pan Jezus nie skończył na przekazywaniu tylko tych informacji odnośnie tych proroczych zdarzeń, tych przyszłych zdarzeń, które mają mieć miejsce, ale Pan Jezus kontynuował tą rozmowę. Spójrzmy, że ta kontynuacja rozmowy jest tak bardzo ważna, bo Pan Jezus nie skończył na tym, że Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie, ale Pan Jezus mówi dalej. I Pan Jezus dalej mówi i przedstawia trzy takie podobieństwa. Podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, podobieństwo o 10 pannach i podobieństwo o talentach. Spójrzmy, trzy przypowieści, trzy podobieństwa, które idą za tym przekazem Pana Jezusa o przyszłości. To znaczy się, że te podobieństwa, te przypowieści mają bardzo ścisły związek z tym, co ma nastąpić. Spójrzmy, że w tych trzech przypowieściach Pan Jezus tak bardzo jednoznacznie pokazuje tobie i mnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, oczekując Pana Jezusa Chrystusa, rozmyślając nad przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Ta pierwsza przypowieść, to podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, nam mówi o czymś bardzo ważnym. Ono nam mówi o mojej i twojej osobistej odpowiedzialności za sposób prowadzenia życia. Tu Pan Jezus mówi, jak bardzo ważnym jest, jak wygląda moje praktyczne życie. Jak wygląda moje praktyczne życie w stosunku do moich bliźnich, w stosunku do otoczenia, w którym jestem. Spójrzmy na 49 werset, to jest jeszcze rozdział 24. Tutaj jest mowa o tym wiernym i niewiernym słudze i tutaj czytamy tak. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. A więc w tym Pan Jezus mówi o tym, że niektórzy słudzy, którzy mają ten napis tu na sobie, że jestem sługą, będą się zachowywać w taki dziwny sposób. Zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. A więc jeśli jego praktyczne życie, to zewnętrzne życie nie będzie świadectwem tego, co jest w środku, to jego koniec będzie trudny. 51 werset mówi tak. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc pierwsze podobieństwo, które Pan Jezus załączył, mówiąc o przyszłości, to jest podobieństwo, które kładzie nacisk na naszą odpowiedzialność prowadzenia osobistego, świętego życia, będącego, mającego być przykładem dla innych. A potem mamy to podobieństwo o 10 pannach, też bardzo ważne, bo ono mówi z kolei o gotowości. Ono mówi o mojej i twojej gotowości na przyjście Pana Jezusa Chrystusa i w tym podobieństwie takim elementem bardzo istotnym jest olej, którego mamy mieć pod dostatkiem. Olej, którego mamy mieć pod dostatkiem. Ja i ty, każdy z nas, mamy mieć pod dostatkiem tego oleju. A czym jest ten olej? Są bardzo różne tłumaczenia, ale chciałbym, żebyśmy tak spojrzeli na to. Olej, który mamy, to jest owoc naszego studiowania Słowa Bożego, owoc modlitwy, owoc bycia
z innymi w społeczności z Bogiem. To jest ten olej. Ja to w ten sposób widzę i powinniśmy tego mieć wystarczająco dużo, aby nawet w momencie jakiejś słabości, tak jak mamy w tamtej przypowieści, w momencie, gdy one się wszystkie zdrzemnęły, abyśmy mieli dosyć tego oleju. Wreszcie trzecie podobieństwo, które przeczytałem, to podobieństwo ma taki tytuł w Biblii Warszawskiej, podobieństwo o talentach. I nad tym bym się dzisiaj chciał troszeczkę bardziej skupić. W wierszu 14, żeśmy tak czytali, będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając. A więc Pan Jezus, mówiąc o przyszłości, o tym, co się będzie działo na przestrzeni czasu, a także jak się to zakończy, bierze taki przykład z codziennego życia tamtych czasów. Pewien człowiek odjeżdżał. To nie był taki całkiem zwykły człowiek, bo to był człowiek, który miał ogromny majątek. To był człowiek, który miał bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo dóbr i z jakichś względów odjeżdżał. Ale coś, co w tej historii jest tak bardzo ważne, człowiek ten odjeżdżając zapowiedział, że po jakimś czasie wróci. W 19 wierszu żeśmy czytali, a po długim czasie powrócił. A więc ten bogaty człowiek, pan, władca, on mając ogromny majątek, musiał gdzieś na długi czas wyjechać. I on miał tego świadomość. Ale on nie był sam, tak jak to czytamy, miał sporo swoich sług czy współpracowników, jakbyśmy to może dzisiaj bardziej opowiedzieli. I kiedy on już się noszykował do tej drogi, do tego wyjazdu, to on przywołał tych swoich sług i tak jak czytamy w wierszu 14, i przekazał im swój majątek. Bardzo ważnym jest zdanie sobie z tego sprawy, co tu mamy napisane. Ten władca, ten pan przekazał im majątek. On im nie dał tego majątku, on im przekazał. W Biblii Warszawskiej w wielu miejscach mamy takie tłumaczenie, takie słowo, które się nazywa szafarz, którego dzisiaj powiedzmy już mniej się używa, dzisiaj bardziej się używa słowo zarządca, natomiast w tym przekładzie mamy słowo szafarz, no bardzo lubię to słowo. Ten pan, ten władca odjeżdżając cały swój tu majątek przekazał swoim sługom w szafarstwo, we władanie. On im to niejako wypożyczył, dał, aby obracali tym, co będą mieli. A więc oni to nie mieli jakby tylko dla siebie, na swoją własność, ale oni to mieli w czasowe użytkowanie i oni byli za to odpowiedzialni. Przekazał im cały i przekazał im swój majątek. W wierszu 15 czytamy tak. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Tu mamy też takie słowo, na które chciałem zwrócić uwagę, gdzie mamy napisane każdemu według jego zdolności. Tutaj mamy w tym 15 wierszu jakby obraz trzech sług. Być może tych sług było więcej, ale Pan Jezus z jakich względów no wymienił tak reprezentatywnie jakby trzy takie typy, trzy typy sług, czy trzy typy tych szafarzy. I każdy z nich otrzymał inną sumę pieniędzy do rozporządzania, bo jeden miał 5 talentów, drugi 2, trzeci miał 1. Mam taki opis. Nie wiem, tak to jest. Czasami się zastanawiam, jak to jest z tymi ludźmi, którzy mają mniej jak 30 lat, bo to są ludzie, którzy nie żyli w czasach socjalizmu, w których my jako starsi żeśmy żyli, gdzie było takie hasło równo, to znaczy sprawiedliwie. I mając to z tyłu głowy, zawsze mamy to pytanie, a czemu tak? Czemu 5? Czemu 2? Czemu 1? Czemu nie dał wszystkim jednakowo? To jest jedno z pytań, które również w tym podobieństwie ma bardzo ważne znaczenie. I żeby na to odpowiedzieć, spójrzmy na ten wiersz 15. Po pierwsze, mamy napisane tak. Według każdemu, według jego zdolności.
każdemu według jego zdolności. Ja w tym widzę taką ogromną wartość, że ten Pan wiedział, jakie kto ma predyspozycje. I teraz, gdybyśmy to przenieśli na duchowy obraz, dlatego że musimy patrzeć tu na duchowy obraz, Pan Bóg zna moje i twoje zdolności, które nam zresztą wcześniej dał. Pan Bóg doskonale wie, co ty możesz, a czego ty nie możesz. To jest czasami trudne, prawda? Bo my mamy tak to zakorzenione, myślę, że to nie jest tylko w polskim tu narodzie, że tak bardzo się patrzymy na tego innego, co on ma, a czego ja nie mam. Nawet się nie zastanawiam nad tym, co ja mam, ale czego nie mam, a tamten ma, prawda? I ta przypowieść, to podobieństwo, ja myślę, że uczy nas pewnej właśnie pokory. Ten Pan każdemu przydzielił według zdolności. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ten Pan jest suwerennym Panem. To jest Jego majątek i On nim rozporządza według Jego woli. Bracia i siostry, słuchacze, to jest bardzo ważne. Zdanie sobie z tego sprawy. Nie my mamy w żaden sposób prawo dyktować Panu Bogu, co On ma robić. Pan Bóg jest suwerenny, On zna mnie i ciebie i On wie, co ty i ja, co my możemy zrobić. Tak samo jak właśnie ten właściciel, ten Pan, który miał ten ogromny majątek. Tak więc dlatego On to zróżnicował. Tak jak przeczytałem, talent miał bardzo dużą wartość. Talent, jakbyśmy to, jak to jest przeliczane przez biblistów, to jest 17 lat pracy robotnika rolnego. To jest taka liczba, która tak słabo do mnie przemawiała. 17 lat pracy robotnika rolnego. Te 17 lat to jest około 200 godzin, ciut więcej jak 200 godzin. A więc to jest, 200 miesięcy, nie. No nie godzin, źle powiedziałem i to już jest jakoś łatwiej inno sobie wyobrazić. 200 godzin, gdybyśmy przyjęli, że taka no stosunkowo niska płaca robotnika rolnego byłaby 3000 na miesiąc, to 200 miesięcy razy 3000 to mamy 600 tysięcy, czyli jeden talent, to jest oczywiście tylko takie przybliżenie, to jest około 600 tysięcy złotych i to jest sporo pieniędzy, to wcale nie jest tak mało. A więc nawet ten, który otrzymał jeden talent, otrzymał sumę 600 tysięcy złotych, którą miałby rozporządzać czy szafować, tak jak mówi Pismo Święte. No ten, który miał 5, no to miał 3 miliony. A więc no możemy sobie wyobrazić, że to nie były małe sumy pieniędzy, ale to było sporo pieniędzy. Nawet dzisiaj, gdyby ktoś z nas no, otrzymał 600 tysięcy złotych i miałby w jakiś sposób zarządzać tym tu majątkiem, tą sumą, to nawet gdyby to dał do banku, to już by coś z tego miał. Ten Pan, dając te pieniądze, te talenty swoim sługom, dawał to w przekonaniu, że będą tym właściwie obracać. Spójrzmy na takie miejsce w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w rozdziale 4. Mamy takie ciekawe skojarzenie z tym związane. Apostoł Paweł, pisząc do ludzi wierzących, do zboru w Koryncie, w rozdziale 4, wierszu 1 i 2, pisze tak. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. To jest takie słowo, tak się cofnę w czasie. 40 kilka lat temu, kiedy po studiach szedłem do wojska, mieliśmy takie spotkanie wtedy jako młodzież i w czasie tego spotkania, to było dzień przed moim tu wyjazdem do wojska, właśnie ktoś mi podał no takie słowo, a od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Wiem, bo miałem wtedy chyba 23 lata
I spodziewałem się czegoś innego, jakiegoś takiego błogosławieństwa, takiego, że coś takiego będzie coś, co mnie tu podniesie. Otrzymałem takie słowo, a od szafarzy się wymaga, aby każdy się okazał wierny. Ale to jest Słowo Boże. To jest fragment Pisma Świętego, które się odnosi do tego, jak mamy zarządzać, szafować tym majątkiem, któreśmy otrzymali. No i ten Pan, dając te pieniądze, dając te talenty, też miał takie oczekiwanie. W 15 wierszu pod koniec żeśmy czytali tak, i odjechał. Czyli przekazał im to, najpierw z nimi rozmawiał. Tu oczywiście, potem im to przekazał, a potem pojechał i oni jakby zostali w pewnym sensie sami. Oni zostali sami i teraz co się zaczęło dziać? Bo chciałem, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Wiersz 16 i 17 nam mówi tak, że ten, który miał 5 i ten, który miał 2, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5, a tamten dalsze 2. Chciałem zwrócić na to uwagę. Ten, który wziął, no bo wziął, prawda? Zaraz poszedł, a więc nie czekał. A więc tu nie czekał, aż coś się stanie, aż będzie miał jakiś grom z jasnego nieba, co ma zrobić z tymi talentami, ale poszedł i obracał nimi. Czyli używał je w jakimś celu. Może coś zainwestował, może coś kupił, sprzedał, nie wiem, w każdym bądź razie nimi obracał. Wiersz 16 mówi, że zyskał dalsze 5, a wiersz 17 mówi, że zyskał dalsze 2. I tutaj chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, ci, którzy dawno tu nie mieli do czynienia z matematyką, jak to jest? Co jest większe, 5 czy 2? Prawda? Bo ten tym tu szafował i zyskał dalszych 5, a ten się też starał i miał, ktoś by tak powiedział, tylko 2. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to troszeczkę z innej strony, jak to jest z tą matematyką. 5 i miał dalsze 5. Ten miał 2 i dalsze 2. No tamten pierwszy by ktoś powiedział, że miał więcej. Nie, spójrzmy na to troszeczkę inaczej. Pierwszy zyskał 100%, bo z tych 5 ma dalsze 5, czyli 100% więcej. Ten drugi z tych 2 ma dalsze 2, czyli znowu 100% więcej. Chciałbym, żebyśmy tak spojrzeli na to, żebyśmy nie byli przywiązani tylko do tego, że ta służba była słabsza, ten mniej, a ten więcej. Spójrzmy, każdy z nich zyskał 100%, czyli to, co otrzymał, pomnożył niejako dwukrotnie, 100% więcej. I to w tej przypowieści, w tym podobieństwie jest tak bardzo ważne. Każdemu według zdolności. Ten z tych 2 zrobił 4, a tamten z 5 zrobił 10. Ale spójrzmy też na tego trzeciego, który miał 1 talent. Spójrzmy też wiersz 18, gdzie czytamy tak. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Spójrzmy, jaka jest duża różnica między tym trzecim sługą a tamtymi. Tamci zaraz poszli i obracali. A ten wziął go, odszedł, wykopał dół i ukrył pieniądze w ziemi. On miał zupełnie inną filozofię. On zupełnie inaczej na to spoglądał. On sobie pewnie tak pomyślał, no ja mam tylko 1, no co ja mogę z tym jednym zrobić? Choćbym miał 100%, to jak mogę się porównać z tym, który miał 5? No i tak sobie tu wykombinował, no przyglądał się tamtym ludziom, jak tamci pracują, jak tamci obracają tym, ale nie wziął z nich przykładu. Nawet ich skrytykował, o tak się śpieszą, tak działają. Ja to tak inaczej zrobię. Wykopię ten dołek i schowam to. Nic się nie zniszczy. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że nic się nie zniszczy. Dlatego wykopał dół i ukrył te pieniądze pana swego. Nikt tego nie ukradnie. No też można tak patrzeć tu na swoją służbę. Nikt tego nie ukradnie. To będzie cały czas moje, bo ja wiem, gdzie to zakopałem. Przyjdzie moment, ja to wykopię i powiem, mam. Tak więc w ten sposób to wyglądało. Spójrzmy, jak bardzo różni są ci słudzy, ale miejmy cały czas na uwadze to, że Pan Jezus przekazuje to podobieństwo
mówiąc o tym, jaka odpowiedzialność czeka jego słuchaczy, jaka odpowiedzialność czeka jego uczniów. On im to mówi w bardzo konkretnym celu. Nie znacie dnia i godziny, kiedy przyjdę. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi i pracujcie. W wierszu 19 czytamy tam, a po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. To zdanie mówi nam bardzo dużo. Jeżeli coś zostaje nam powierzone, jeżeli mamy jakąś odpowiedzialność, to wcześniej czy później przyjdzie czas rozliczenia. I ten właściciel, ten pan, ten władca po długim czasie, ja myślę, że to jest ważne, że, no, żebyśmy mieli tą świadomość, że ten czas był długi i ci słudzy nie wiedzieli też, kiedy on przyjdzie. Ale po długim czasie ten pan przychodzi, on przyjeżdża, przychodzi teraz do swojej tu własności, do swojej ziemi i zaczyna rozliczać swoje sługi. I spójrzmy teraz na to rozliczenie, bo ono też jest tak bardzo ważne. Tak jak wspomniałem, że to było zgodne z umową. To nie było coś, co ten pan sobie wymyślił, że tak rzucił tylko hasłem, ale on z nimi rozmawiał, on im to przekazał, przekazał im ten majątek we władanie, a teraz przychodzi i mówi, no dobra, przyjechałem i teraz będę was pytał, coście zrobili. Pamiętamy cały czas analogię do tego, tą duchową, o której tu Pan Jezus mówi. I czytamy tak, w wierszu 20, i wierszu 22, czytamy te dwie historie, czy te dwa spotkania, które ten Pan miał ze swoimi sługami, z tym, który miał 5 talentów do dyspozycji i z tym, który miał 2. Gdy oni z nimi się spotkali, no weźmy wiersz 20, tutaj tak czytamy, że ten, który wziął 5, przyniósł dalsze 5 i rzekł, Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Dwie rzeczy, no tu są istotne. Pierwsza rzecz jest taka, że ten sługa zwracał się do niego Panie. A więc on mu nie mówił jak do kolegi, ale on się zwracał no, do niego z tą właściwą postawą szacunku. Mówi, Panie, Ty mi dałeś tyle, a teraz ja Ci przynoszę tyle. Tutaj mamy to słowo, 5 talentów mi powierzyłeś. A więc one nie były moją własnością, ale one zostały mi powierzone, abym nimi szafował, abym nimi obracał. Oto dalsze 5 zyskałem. A więc sprawozdanie było. Był właściwy szacunek do tego Pana i było sprawozdanie 100% zyskałem z tego, co mi dałeś. Wiersz 21. Rzeczy mu Pan jego dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Teraz spójrzmy na odpowiedź Pana, na jego reakcję. Dobrze, sługo dobry i wierny. A więc on określił tego sługę jako dobrego i wiernego. Czyli to są te cechy, które powinny i mnie, i ciebie także charakteryzować jako sługę Bożego. Dobry i wierny. I potem jest takie zdanie, które dla nas może być takie szokujące. Nad tym, co małe, byłeś wierny. No ten człowiek dostał 5 tych tu talentów, czyli te 3 miliony złotych, gdybyśmy się odnieśli do tego no, tu porównania. I Pan mówi, nad tym, co małe, byłeś wierny. To co ten Pan miałby powiedzieć temu, który miał tylko jeden talent, który miał tylko 600 tysięcy? A jednak spójrzmy, że Pan władca mówi, nad tym, co małe byłeś wierny. To mi pokazuje, jak ogromny majątek musiał mieć ten Pan. Jaki bezkres mocy i posiadania ma nasz Zbawiciel. Ten, który nas posyła do służby. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę. A więc teraz jest jakby ta nagroda, wiele ci powierzę, czyli to było 3 miliony, razy 2 było 6, to było mało i teraz wiele ci powierzę. Więc mamy skalę tego, skalę tej nagrody, którą Pan daje, a przede wszystkim tak mówi, wejdź do radości Pana mego. Wejdź do radości Pana swego. Czyli będziesz teraz miał ze mną tą pełną społeczność.
I w zasadzie w ten sam sposób Pan się zwraca do tego, który miał 2 talenty, bo też mu powiedział: nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. A więc te przypadki są jakby podobne. Reakcja Pana jest w zasadzie taka sama. Nie ma żadnej różnicy. Dlaczego? Dlatego, że i ten pracował na 100% tym, co miał powierzone. A teraz spójrzmy na tego trzeciego sługę, dlatego że ten trzeci sługa był dla nas, czy jest dla nas takim no dosyć negatywnym przykładem, ale też i wyzwaniem, w którym my możemy czasami się zobaczyć. Spójrzmy, wiersz 24 mówi tak: wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent. On się może tak troszkę krył. Chciał tamtych najpierw puścić, żeby się tak tu zorientować, no dowiedzieć, co też im powie. No ale wreszcie przyszła ta jego kolej. Czyli to spotkanie z tym, który powierzył nam coś, jest nieuchronne. Ono po prostu będzie. Wreszcie przyszedł ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypał. Spójrzmy, przeanalizujmy odpowiedź tego człowieka. To jest ten, który nie zyskał zero. To jest ten, który zakopał swój talent. Pierwsze słowo, które powiedział, on też powiedział: Panie. Spójrzmy, że każdy z tych sług powiedział: Panie. Stosunkowo łatwo jest tak mówić. Spójrzmy w Ewangelii Łukasza. Zaraz to może tylko znajdę. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, w wierszu 47, Pan Jezus mówi takie słowa. Łukasz, rozdział 6, werset 46, tak czytamy słowa Pana Jezusa. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Podobnie jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, gdzie Pan Jezus mówi: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Także to jest ta pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w przypadku tego sługi z 1 talentem. On też wyznawał, on mówił: Panie, Panie. On mówił tak jak wszyscy, on mówił tak, jak jest w dobrym tonie, żeby przypadkiem nikt go o cokolwiek tu nie podejrzewał. Ale to było tylko pierwsze słowo. I tutaj tak czytamy: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypał. I chciałbym, żebyśmy przeanalizowali to zdanie. Właściwie to przygotowałem sobie taki przykład właśnie na to zdanie, ale ponieważ była czytana ta historia z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 8 o Filipie, to przyjrzyjmy się przez moment, wróćmy do tej historii, którą brat przeczytał o Filipie. Bo ta historia też coś nam w tym zakresie pokazuje. Gdybyśmy przeczytali cały ten 8 rozdział, to możemy zauważyć taką rzecz, że Filip, kiedy chrześcijanie byli prześladowani i wyszli, czy uciekli z Jerozolimy, to szli od miasta do miasta i głosili o Chrystusie. I Filip w pewnej chwili dotarł do miasta Samarii, które było stolicą także tej Samarii, duże miasto, i głosił Chrystusa. No i tam się działy niesamowite rzeczy. Gdybyśmy to chcieli sobie przypomnieć, to na pewno to będziemy sobie mogli uzmysłowić i zobrazować. Wiele dobrych rzeczy tam się działo. Tam były uzdrowienia, tam były uwolnienia, tam były chrzty, ludzie się nawracali, a więc działo się. Było super, że tak powiem. I potem nagle, tak jak brat nam przeczytał, anioł pański rzekł do Filipa: zostaw tą Samarię, zostaw to miejsce tego środka przebudzenia i idź na pustynną drogę. Ja myślę, że dla Filipa to był straszny szok. No jak? Panie, jest przebudzenie. Przecież tyle się dzieje. Ja tam muszę być, bo bez mnie się nie da. Anioł pański mu mówi tak: idź na drogę pustynną, która wiedzie do Gazy. Co ja chcę przez to pokazać? Co ten człowiek tu powiedział? Żniesz gdzieś nie siał, zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Ten Filip sobie tak sobie mógł myśleć: no Panie, tu jest takie,
takie żniwo w tej Samarii. Ja tu tyle tych kłosów mogę ściąć dla ciebie, a ty mi każesz iść na pustynną drogę, gdzie nic nie rośnie? Czy ja tam mam siać na tej pustyni? Czy ten obraz, no on jest niesamowity i on pasuje mi właśnie do tej przypowieści, o której mówię. Filip mógł mieć takie wątpliwości. Panie, ale po co? Tam setki, może tysiące ludzi się nawracają, a ja na pustynnej drodze. Co ja, mnich jestem? Zakonnik, że mam się odseparować? Panie, co ja tam mam robić? Prawda? Filip mógł sobie tak pomyśleć. Ale wiemy, jaki był dalszy ciąg tej historii, bo brat nam czytał, że tam spotkał jednego człowieka i zasiał jedno ziarno. I to ziarno sprawiło, że potem powstał cały chrześcijański kościół w Etiopii. Ale on tego nie wiedział. Praca, na którą Pan nas posyła, wcale nie jest łatwa. To jest ciężka praca. No i teraz spójrzmy, co mówił dalej ten człowiek. Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy. Inne przekłady mówią surowy. Jeszcze jakoś, no to inaczej jest. Surowy, bezwzględny, chyba tak jest to w różnych przekładach. A więc spójrzmy, że ten sługa miał taki wykrzywiony obraz swojego Pana. Przecież on przedtem z tym Panem się spotkał, on przecież przedtem z nim rozmawiał. On przyjął ten jeden talent, on wtedy nie miał wątpliwości, przynajmniej nie jest to napisane. A teraz nagle mówi, Panie, ty jesteś człowiekiem twardym. Mało tego, ty żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. To słowo jest w zasadzie, to stwierdzenie jest w zasadzie pewnym przysłowiem. On ma takie pretensje. Mam zbierać, gdzieś ty nie siał. Spójrzmy do Ewangelii Jana, do 4 rozdziału. To jest fragment, który mówi o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką, a potem o rozmowie z uczniami w związku z tym. Ewangelia Jana, 4 rozdział. 36 do 38 wiersza. Chciałem się teraz odnieść do tej przypowieści Żniesz gdzieś nie siał. I spójrzmy na Jana 4 rozdział, czytam od 36 wiersza. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym nie trudziliście się. Inni się trudzili, wy zebraliście plon ich pracy. Chciałbym, żebyście sobie przypomnieli to słowo właśnie w związku z tą historią. Gdy Pan Jezus rozmawiał wtedy z uczniami, to im mówi tak, wy będziecie rządź to, co siał ktoś inny. Ktoś inny siał i nie widział jakby bezpośredniego plonu swojej pracy. On po prostu siał. Zresztą tak jak czytamy, często się sieje ze łzami. Kiedy popatrzymy na proroka Jeremiasza, na jego zwiastowanie przez prawie 50 lat, jego nikt nie słuchał w tamtym czasie. On miał prawo płakać, że sieje i nic z tego nie ma. Ale my dzisiaj, 2500 lat później, możemy czerpać z tego siania. My zbieramy te owoce. A więc inny sieje, inny żnie. I to jest ta prawda, z którą się musimy zgodzić. Ale tam Pan Jezus powiedział jeszcze jedną rzecz. Że i siewca, i żniwiarz, każdy odbierze swoją zapłatę. A więc to jest bardzo ważna prawda. Może jeszcze raz to przeczytam. Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. A więc dwie rzeczy. Po pierwsze, miał taki zarzut, że jego pan jest człowiekiem twardym, surowym, a po drugie, że każe zbierać czy rządź tam, gdzie nie siał. Takie dwa zarzuty. A potem mówi dalej w wierszu 25, bojąc się tedy. Czego bał się ten sługa? Przecież rozmawiał ze swoim panem. Przecież dokładnie wiedział, że otrzymuje jeden talent, a tamci mają i inną wartość. On wtedy jak gdyby nie miał zastrzeżeń, a teraz mówi bojąc się. Bracia i siostry, słuchacze, jak często tak jest w naszym życiu, że nie chcemy służyć Panu, bo mówimy boimy się.
Bójmy się, żeby nam coś się nie stało, żeby ktoś z nas się nie śmiał. I spójrzmy na tego człowieka. Bojąc się tedy, odszedłem, ukryłem talent twój w ziemi. Kto masz, co twoje. On tutaj no mówi, co on zrobił, a właściwie czego nie zrobił. Że on mówi, że się bał. Teraz nagle po długim czasie, po swojej długiej chrześcijańskiej drodze mówi, że on się bał. Teraz mówi, że się bał. To było późno. Wtedy, kiedy otrzymywał to szafarstwo, wtedy można było mówić. Ale nie, wtedy on to wziął. Wszystko było fajnie. A teraz mówi, że bał się. A skoro się bał, to wziął i zakopał te pieniądze. Aż się boję to powiedzieć. To się nazywa święta bezczynność, bracia i siostry. Święta bezczynność. Jakże wielu z nas hołduje takiemu stwierdzeniu. Święta bezczynność. Zakopałem ten skarb. Jestem święty. A że bezczynny, to już trudno. Jak bardzo często jest tak w naszym życiu, że ta święta bezczynność nam przyświeca. I tak się tym chlubimy. Mamy ten skarb, mamy go tam zakopany, on tam jest. Przyjdzie czas, to ja go wykopię, ja go pokażę. To jest tak, jak nam brat mówił, jak z tym znakiem, że Jezus, jak ktoś by ten znak tu zakopał. Ja mam ten znak, ja wiem, że jest taki znak, on jest tam schowany. A on ma być tu na drodze, on ma tu pokazywać. Tam jest droga do Boga, tam jest droga do Boga przez Chrystusa. A więc święta bezczynność. Zakopałem go. Ale potem jest jeszcze coś więcej. Spójrzmy. Tu jest jeszcze coś więcej. Ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Oto masz, co twoje. To też jest niesamowite stwierdzenie. Bracia i siostry, to się nazywa samosprawiedliwość. To się nazywa samozadowolenie. Tam była święta bezczynność, a tu jest samosprawiedliwość, samozadowolenie. Ukryłem go, a teraz masz, co twoje. Ja jestem czysty. Ja to mówię tak, dlatego że ten przykład tej przypowieści tak bardzo mnie uderzył. Żyję już troszkę lat i przyglądając się i sobie i innym, wiem, jakże łatwo jest wejść w pozycję takiego sługi. Narzekać i być taki święty, bezczynny, być taki samosprawiedliwy. Masz to twoje. Taka była jego reakcja. A teraz spójrzmy, jaka była reakcja Pana, jaka była reakcja tego władcy. Wiersz 26 mówi tak. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje do banku, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Ten 26 wiersz, i kiedy teraz mamy to spotkanie, to sprawozdanie, ten sąd, rodzaj sądu, to mamy taki werdykt, sługo zły i leniwy. Tam było sługo dobry i wierny. Spójrzmy, że ci słudzy dzielą się na dobrych i wiernych i sług złych i leniwych. Ten podział jest taki bardzo klarowny, on jest taki bardzo ostry, jakby nie ma pośrednich stanów. I to, co jest w tym 26 wierszu, to stwierdzenie również tak bardzo mówi. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem. Wiedziałeś to. Przecież ty to wiedziałeś. Przecież byłeś na spotkaniu ze mną i wszystko było dla ciebie jasne. Bracia i siostry, to co przeczytałem z Ewangelii Jana 4 rozdziału. Inny sieje, inny żnie. Ten sługa to wiedział. Ja też to wiem i ty też to wiesz. Naszym zadaniem jest pracowanie dla Królestwa Bożego. My nie pracujemy na swój biznes tu na siebie. Ale my pracujemy dla Królestwa Bożego i czasami naszym zadaniem jest tylko sianie, a ktoś inny będzie zbierał. A my byśmy chcieli, skoro już siejemy, to musimy też zebrać, jak to mówią tu niektórzy, spić tą śmietankę. Te słowa są bardzo mocne. Wiedziałeś,
wiesz o tym, bo Słowo Boże o tym mówi tak bardzo jasno. I w 27 daje mu taką radę, skoro już byłeś taki leniwy, skoro już nic ci się nie chciało z tym zrobić, chciało ci się to zakopać, to mogłeś dać to do banku, miałbym to z zyskiem. Mogłeś to przekazać komuś innemu, żeby on kontynuował szafowanie tym jednym talentem. Ta przypowieść, ona mówi tak bardzo mocno. Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. A więc nawet... Teraz ten władca mu przypomina, wiedziałeś, że jeszcze była taka opcja, żeby scedować to na bank. Nawet tego nie zrobiłeś. Kompletnie nic tu nie zrobiłeś. Bardzo smutny był los i to spotkanie tego człowieka, któremu się nie chciało szafować tym talentem. Wiersz 28 i 29 nam również mówi o czymś bardzo znamiennym. Słowa tego pana gospodarza. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Już nie mam czasu, żeby się nad tym dłużej tu zastanawiać, ale dla mnie te dwa wersety, te dwie myśli, które przekazał ten właściciel, ten pan, mają takie znaczenie. Bracia i siostry, słuchacze, nie żyjmy przeszłością. Nie żyjmy przeszłością, ja kiedyś coś tam miałem. A jest to pytanie, co masz teraz? Czy z tym, co miałeś kiedyś, żeś coś zrobił, czy żeś to ukrył? Nie żyjmy przeszłością. Jakże wielu chrześcijan chciałoby być takimi kombatantami, którzy są na emeryturze i już tylko odcinają te kupony. Nie. Bracie, siostro, przyjacielu, Pan Jezus Chrystus, z którym wcześniej czy później będziesz musiał się spotkać, czy musiała się spotkać, On będzie z tobą tak bardzo konkretnie rozmawiał, jak w tym podobieństwie. I wiersz 30, który brzmi tak, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Spójrzmy, jak smutny, jak straszny był los tego sługi, który wzgardził swoim panem, który wzgardził powierzonym mu majątkiem. A teraz spójrzmy na tą historię dzisiaj. Jak to jest dzisiaj, co my byśmy mogli mieć dzisiaj z tej historii, którą starałem się w jakiś sposób przedstawić. Pierwsze, to co już tu mówiłem, my jesteśmy tak bardzo podobni do uczniów. My mamy tyle pytań odnośnie przyszłości. My mamy tyle pytań odnośnie tego, jak ten Chrystus przyjdzie. Tacy sami jesteśmy jak ci uczniowie. Jakiś czas później, kiedy już Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy był tuż przed swoim wniebowzięciem, kiedy spotkał się znowu z tymi uczniami, kiedy przez 40 dni ich pouczał, jakie było ich pytanie? Panie, ale kiedy odbudujesz królestwo? To pytanie jest wiecznie w nas. My tak chcielibyśmy ciągle odnośnie tej przyszłości. A Pan Jezus im tak mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. To jest nasze zadanie. To było tu zadanie dla uczniów, to jest nasze zadanie. Otrzymaliśmy Ducha Świętego. Pan chce nas napełniać na nowo tym Duchem, abyśmy mogli być sługami, abyśmy mogli pomnażać te talenty, które otrzymaliśmy, abyśmy nie patrzyli tyle na innych, ale abyśmy patrzyli się na siebie. Prawdą jest, że nasz Pan Jezus Chrystus jeszcze nie powrócił. Także tego sprawozdania jeszcze żaden z nas teraz nie musi składać. Ale bracia i siostry, spójrzmy na to, co Duch Święty dzisiaj chce nam pokazać, co nam chce unaocznić. Sąd, spotkanie z Chrystusem jest nieodwołalne. Dlatego dzisiaj Duch Święty przypomina. Dlatego dzisiaj Duch Święty nas zachęca, nie bądźmy bezczynnymi.
Nie bądźmy bezczynnymi, nie bądźmy tymi świętymi krytykantami innych. Nie bądźmy tymi, którzy tak bardzo patrzą się na talenty innych i zazdroszczą im tak bardzo często. Ale popatrzmy na to, co Bóg nam dał. Co Bóg dał mnie, co Bóg dał tobie. Czy chcesz to używać dla Bożej chwały? Czy chcesz to pomnażać dla chwały Królestwa? Nawet jeśli miałbyś tylko siać, a żniwo będzie zbierał ktoś inny. Pamiętaj, i siewca, i żniwiarz, każdy otrzymuje zapłatę. Każdy otrzymuje zapłatę. I na sam koniec chciałbym przeczytać jeden werset z pierwszego listu Piotra, z 4 rozdziału i 10 wiersza, i tym chciałbym zakończyć. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 10 werset, który mówi tak. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Przeczytam to jeszcze raz. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. To jest taki mój apel. Ja wierzę, że każdy z nas, kto spotkał się z Chrystusem, kto powierzył się Chrystusowi, to Pan Jezus Chrystus także obdarzył cię pewną ilością talentów, która jest po to, abyś to pomnażał dla Jego Królestwa. A Pan Jezus jest teraz tam u Ojca. On posłał swojego Ducha Świętego, który nam przypomina o tym, który nas zachęca do tego. Nie zakopujmy tych talentów. Nie bądźmy tymi świętoszkami, nie bądźmy tymi samosprawiedliwymi, takimi, którzy są bezczynni w swojej świętości i tylko czekają kiedy, jakie będą znaki. Niech Pan nam da łaski, aby to Słowo przyprowadziło nas z powrotem do służby. Służby Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.